Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, dlaczego Klub Koalicji Obywatelskiej i głęboko wierzę większość senacka zagłosuje za odrzuceniem tej ustawy? Przede wszystkim dlatego, że poważnie bierzemy artykuł 48 Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi: rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jak podnosi Biuro Legislacyjne Senatu, ta ustawa jest niezgodna z tym artykułem Konstytucji. My jasno mówimy, że to rodzic wspierany przez samorządy, owszem, szkołę i organizacje pozarządowe ma prawo do wychowania oraz wykształcenia swojego dziecka. To jest fundamentalna różnica między modelem państwa, który państwo, mówię do prawej strony senatorów PiS-u, propagujecie i proponujecie Polakom, a modelem państwa, za którym my stoimy i którego my będziemy bronić. Wy mówicie, że państwo jest silne wtedy, kiedy jest kontrola nad obywatelami. W tym wypadku w sferze oświaty. Tymi, co oni proponują, tymi, co oni chcą. My mówimy odwrotnie. Państwo silne jest siłą energii swoich obywateli. I dlatego, jeśli obywatele, rodzice chcą zaprosić ekspertów, znawców, organizacje pozarządowe do zajęć w szkole, to mają do tego prawo. Wy chcecie dać prawo weta do tego kuratorowi politycznemu wyznaczonemu przez aktualną partię rządzącą. Podobnie, jeśli chodzi o wybór dyrektorów szkół. Według ustaw opartych na Konstytucji Rzeczypospolitej, głównie artykułów 163, 166 czy 171, to samorządy mają prawo powoływać tych dyrektorów szkół. Wy znowu chcecie dać prawo weta politycznemu kuratorowi do tych decyzji. Dlaczego mówię politycznemu? No bo wiemy, jakich kuratorów przez 7 lat rządów PiS wyznacza. I tutaj takim memicznym, ale jednak symbolem jest pani kurator Barbara Nowak z Małopolski, która, jak wiemy, walczy nie tylko, to cytat z niej, z lewactwem, czy znowu cytat, liberalną w Unią Europejską, ale też ze wiedzą o zmianach klimatycznych. I to jest ta różnica. To jest ta różnica, której będziemy między nami a wami, za którą my będziemy stać i której będziemy bronić. Za modelu państwa. My wierzymy w ludzi, w ich energię, a wy wierzycie w nieomylność swojego dogmatu i swojej władzy. Wy uważacie, że jak raz się wygra wybory, to ma się prawo do wszystkiego. A my uważamy, że państwo powinno być budowane powinno katalizować energię, pomysły obywateli, ich organizacji społecznych i owszem, również samorządów. Powinno być zdecentralizowane i w tym jest jego siła. Również się posiłkuję tym, co nam przygotowali nasi wspaniali senatcy legislatorzy, którzy zacytowali taki już klasyczny, wieloletni komentarz niestety już świętej pamięci pana profesora Pawła Sarneckiego, wybitnego konstytucjonalisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który napisał w komentarzu do Konstytucji Rzeczypospolitej: w strukturach zdecentralizowanych znacznie łatwiej jest zaspokajać różnorakie potrzeby obywateli. A z drugiej strony w takich właśnie strukturach obywatelom jest znacznie łatwiej
wywierać wpływ na funkcjonowanie organów władzy publicznej. I to jest drugi powód, dla którego wy proponujecie tę ustawę. Bo wy nie chcecie, żeby obywatele mieli nad tym, co wy robicie, czy wasi kuratorzy, kontrolę. Za to wy chcecie mieć kontrolę nad wszystkim, co robią wszystkie szkoły w Rzeczypospolitej. To jest, powiedzmy sobie szczerze, punkt widzenia kompletnie nie tylko anarchiczny, anachroniczny, ale po prostu chory. Dlatego dziękując niezwykle komisjom senackim, zwłaszcza Komisji Samorządu i panu przewodniczącemu Zygmuntowi Frankiewiczowi oraz dziękując sprawozdawcom, którzy te opinie panu senatorowi Zdrojewskiemu i panu senatorowi Pęcherzowi, którzy te opinie przytoczyli, bardzo jestem dumny z tego, że Senat wysłuchał obywateli, bo w tak podstawowej kwestii Sejm tego oczywiście, stosując wytrychy prawne, nie zrobił. Obywatele musieli, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, jak i przede wszystkim rodzice, musieli wychodzić na ulicę i mówić, co myślą o Lex Czarnek II. Mówić, że im się ten projekt legislacyjny nie podoba. Ale oczywiście normalne w demokracji jest to, że obywatele nie mówią tego, co chcą na ulicach, tylko mówią w parlamencie, w konsultacjach. I dlatego jeszcze raz ogromne podziękowania dla zwłaszcza Komisji Samorządu Terytorialnego za de facto w skali państwa zorganizowanie jedynych poważnych, dogłębnych konsultacji w tej sprawie, które pokazały, że zarówno rodzice, jak i uczniowie, jak i nauczyciele tej ustawy nie chcą. Szanowni Państwo, mówicie, że w tej ustawie jest parę słusznych rzeczy. Oczywiście, ale jeśli chcecie poprawić szkolnictwo artystyczne, czy chcecie wprowadzić pewne elementy słusznie obronne, czy polepszyć te elementy obronności w szkolnictwie, to przedstawcie ustawę, która tego będzie dotyczyła, a nie tak naprawdę, której sednem będzie całkowita centralizacja i trzymanie bata nad każdym dyrektorem i każdym nauczycielem w Polsce. Wtedy takie rozwiązania poprzemy. Na razie będziemy głosowali przeciw i bardzo liczę na to, że w Sejmie również znajdzie się większość, która posłucha głosu obywateli i odrzuci ten szkodliwy projekt. A jeśli nie, to przyłączam się do głosów senatorów Rybickiego i Zdrojewskiego i apeluję w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej do prezydenta Dudy o powtórne zawetowanie tego złego projektu. Mam nadzieję, że on nigdy nie stanie się w Rzeczypospolitej prawem. On niczym się nie różni od tego, który raz już pan prezydent zawetował. Dziękuję.